Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Crocs, a to jest paczka. Paczka, na którą czekałem od 2 miesięcy. Ta paczka przyszła dzięki Wam, dzięki Waszym donatom. Postrafiłem zebrać pieniądze na TCA Airbus Pack Edition Quadrant, a więc sidestick do Airbusa, jak i kwestie oczywiście przepustnicy i tego, że będziemy mieli wszystkie piękne przyciski. Mam nadzieję, że wszystko widać. Tak sobie spojrzę tutaj w kamerę, wszystko widać. Dobra, elegancko. Jeżeli wszystko widać, możemy wziąć się za rozpakowywanie tego fantastycznego produktu, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie profesjonalny, że tutaj, że tak powiem, wszystko będzie się zgadzało. Jeszcze tutaj sobie wetnijmy. Okej, okay. Cyk. Dobra. Moi drodzy, jaka jest historia tego? Oczywiście musiałem zmienić zamówienie, bo z początku miałem zamówione w Amazonie za około 700 zł. No ale niestety Amazon nie ma ze mną kontaktu do dzisiaj. Napisałem kilka maili w tej sprawie. Dlaczego od 2 miesięcy czekam i nie dostaję żadnych informacji na temat moich produktów? Niestety żadnych informacji zwrotnych nie ma, więc postanowiłem anulować zamówienie i zamówiłem za około 880 zł ten produkt z Morele, a więc dziękuję Morele za bardzo szybką reakcję. Jest dzisiaj niedziela i w tę niedzielę tak naprawdę nie powinienem dostać tego produktu, ale wykupiłem taką opcję w InPoście, że ona jest 24/7, a więc elegancko w niedzielę również te paczki przychodzą. Ok, poczekajcie, chcę, żeby to wszystko było ładnie widać, więc sobie to wyciągnę. Czekajcie chwileczkę, czekajcie. Proszę bardzo, czy jest widać? Jest widać. Trochę refleksy tam od światła mi się tutaj robią, ale no mam nadzieję, że wszystko jest widoczne i dobre. Dobra, sprawdźmy, co jest w środku. Znaczy pierwszy raz to otwieram, widzieliście karton był jeszcze zapakowany, więc teraz czekamy na to. Emocjonuję się, bo no nerwy, bo to już produkt mój, z którego będę korzystał, który będę miał na co dzień w moim symulatorze i mam nadzieję, że tutaj wszystko się będzie zgadzało. Dobra, jest oczywiście taki karton od jajek, oczywiście jakieś chińskie jajka musieli wyciągnąć, żeby tutaj włożyć. Co tu jeszcze mamy w kartonie? Halo, karton na bok. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Co tu jeszcze jest? O, śrubokręt jest, halo. Halo. Jak widzicie, TCA Quadrant, Airbus Edition jest. Co tu jeszcze jest? Nie wiem do końca, co tu jeszcze jest. Śrubki, śrubokręty. Kurde, nie wiedziałem, że śrubokręt dostaniemy, proszę Państwa. No i oczywiście to, że możemy tutaj różne konfiguracje... Czekajcie, czy nam się wyfokusuje aparat? Mam nadzieję, że się wyfokusuje. Jak nie, to będzie rozmazane, bo ja się nie umiem obsługiwać aparatami. Dobrze, żeby moich nóg nie było widać. Ta-da! Ta-da-da-da-da-da-da-da! Dzień dobry, mój drogi, mój piękny. Tutaj już mamy pierwsze jakieś dziwne produkty. Co tutaj będzie, halo? Proszę mi to dać. A, zmienny. Ok, czyli okazuje się, że będziemy mogli konfigurować naszego TCA Airbus Pack Edition pod to, co tutaj, że tak powiem, będziemy mieli na sidesticku, a więc będziemy mogli robić różne konfiguracje. Dodatkowy taki dziwny przycisk, który tutaj jest. Tutaj widać nawet małą płytkę, czy to, z czego jest to skonstruowane. Oczywiście będzie wiadomo, jak to wsadzić. Dobra, to wkładam z powrotem. Już się interesujemy samym produktem. Mój drugi unboxing w życiu. Dobra. Mój drugi unboxing w życiu spowodowany jest tym, że nigdy nie nagrywałem tego na YouTube'a, więc muszę sobie jakoś radzić. Halo. Tutaj też jest przepustnica, co mnie bardzo cieszy. Jest oś skrętna w dotyku. Elegancko. Naprawdę bardzo solidny produkt. To znaczy już teraz czuć to, że jest to produkt, który na pewno nie przypomina mi tego produktu, który mam do tej pory, czyli Logitech Extreme 3D Pro. No tutaj mamy zdecydowanie bardziej solidny produkt. Ten plastik jest... Och, no jest plastik, no nie będziecie mieli z metalu przecież tego sidesticka. Ale z drugiej strony sobie myślę, że zrobione jest to genialnie, idealnie.
wręcz pod nas. Ja się oczywiście jaram, bo wiecie, no, jaram się, bo to już jest mój produkt, więc super, podoba mi się. Tutaj oczywiście są śrubki, więc zakładam, że to będziemy mogli, że tak powiem, odkręcać i ten drugi przycisk, który Wam pokazywałem przed momentem, będziemy mogli sobie tutaj dawać. Chodzi świetnie. Dzisiaj na streamie, dzisiaj jest niedziela, nie wiem, kiedy ten filmik się pokaże, najprawdopodobniej jutro się pokaże. Dzisiaj jest niedziela, będę go testował na kanale, znaczy na streamie i będę starał się to Wam wytłumaczyć bez kamerki, jak to działa, jak to funkcjonuje. Super, mega fajnie, mega solidna sprawa, choć side stick, ja byłem, co do side sticka, to byłem przekonany, że będzie dobry i będzie dobrej jakości. Oczywiście teraz creme de la creme, czyli interesuje mnie bardzo ta przepustnica, bo z tą przepustnicą mam najwięcej wątpliwości. Dobra, side stick na bok. Widzę, dosyć długi kabel ma USB i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Co tutaj jeszcze jest? Dodatkowy kabelek i dodatkowe naklejki. Tu są naklejki, więc zakładam, że będziemy mogli zmieniać konfigurację naszej przepustnicy czy naszego side sticka. Tutaj jest kolejny chyba przycisk. Czy to już ten przycisk, który dawałem? To jest ten przycisk, który dawałem. Dobra, elegancko. No i oczywiście... A, czekajcie, tutaj coś jeszcze jest. Tu jest imbus. I coś jeszcze. No nad tym będę się zastanawiał później. Nie będę teraz tego wszystkiego tutaj rozkręcał. Czy karton jest pusty? Pusty. Dobra, dziękuję bardzo. Odeślemy to do Chin, żeby mieli gdzie jajka ładować. O i właśnie, to jest to, czego się obawiałem. Czyli przepustnica już na pierwszy rzut oka jest leciusia. Już ją pokazuję. Jest leciusia. Taka cici. Taka ciniu. Okej. Powiem Wam szczerze, również te przyciski, taka zabawkowa sprawa, no przecież nie będzie to sprzęt z metalu i z jakichś dziwnych stopów. No taka zabaweczka, no bym powiedział, tak średnio. Czekajcie, spróbuję kamerą to pokazać na ziemi. Czy kamera mi się tutaj jakoś ładnie... O. OK. Oho. I tu są jeszcze przyciski. Oczywiście przycisk jest także po tej stronie, żeby zapewne rozłączać autotrasta. Jest napis Trustmaster elegancko. Spod spodu również, co jest bardzo, bardzo ważne. Czy ona ma tutaj jakieś podstawki. Ona ma takie podstawowe, wiecie, antyślizgacze i nic więcej. Oczywiście ja będę musiał sobie to ogarnąć, co tutaj jeszcze jest dodatkowego. Jak ona się będzie przede wszystkim zachowywała na biurku. Bo teraz już widzę, że jeżeli mocniej nią wachnę, to widzicie, ona się podnosi. I ona się podnosi i to mi się nie podoba. No bo jak ona się podnosić tutaj będzie, to jak ja będę sobie działał przy biurku, no to może być problem. Oczywiście są też rewersy, a więc kwestia tego typu, że możemy tutaj zapodać ciąg wsteczny. OK. Ładnie wskakuje na te tryby. Tutaj macie tryby oczywiście wyrysowane. Tryb climb, tryb togi zakładam. Tutaj jest ładna skala pokazana, w jakim miejscu jest nasza przepustnica. Włączamy sobie silniki oczywiście za pomocą ignition start, a więc tutaj ignition start, mode normal, crank. I tu są też oba przyciski. Bardzo mnie też zastanawia, czy to jest w jakiś sposób podświetlone. Zakładam, że te naklejki, które tutaj mieliśmy, Wam pokazuję. Poczekajcie, wyciągnę sobie jedną, żeby Wam tutaj już... A Wy sobie obserwujcie przepustnicę, to jest piękne i moja kule, dobrze. I zakładam, że tutaj są te naklejki, więc możemy jedną naklejkę dać tu, drugą naklejkę dać tu, który silnik jest pierwszy, który jest drugi. Nie wiem, czy będę się w to bawił, wydaje mi się, że one powinny być magnetyczne, żeby można było je łatwo odklejać, a tutaj je tak naprawdę zmarnujemy i później będziemy musieli je dokupywać. Więc okej, jestem fanem. Tak to wygląda. Pytanie jest dobre też tego typu, jak się przepustnicę podłącza. To znaczy tutaj jest możliwość podłączenia kabla USB. Zakładam, że ten drugi kabel USB, który jest w tej siateczce, będzie należał do tego. Pozwólcie, że to sprawdzę. Zanim tutaj
jeszcze będę przystępował do testów, to muszę to wszystko wytestować. Tak, najprawdopodobniej tak, bo to jest taka wtyczka pasująca chyba tutaj. A więc potrzebujemy już, o widzicie, tutaj się wciska, tutaj jest normalny kabel USB, czyli potrzebujemy już dwóch wejść USB w naszym komputerze wolnych, żebyśmy mogli to zrobić. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. To jest Wasza zasługa, to jest, że tak powiem, prezent od Was. Jeszcze tą kartę sobie wezmę, żeby tutaj pewnie wszystko było widoczne. Ok. To jest Wasza zasługa. Dzięki Wam to dostałem. Dzięki Wam mogę dzisiaj się tym bawić. TCA Officer Pack Airbus Edition. Zapewne taka jakaś większa recenzja tego, co tutaj mogę Wam powiedzieć o tym, jeszcze się pojawi. Po pierwsze muszę to potestować tydzień, dwa, żeby wiedzieć i znać wszystkie wady, które się tutaj w tym side sticku, jak i w tej przepustnicy pojawiają. Przede wszystkim bardzo ważna kwestia. Dziękuję tym, którzy donatowali najwięcej. Przypomnę tylko, że mojego starego Logitecha Extreme 3D Pro, może Wam go pokażę. Poczekajcie chwileczkę. Mój stary Extreme 3D Pro, który jest tutaj, wędruje do Krzysia Rychlewskiego. Krzysiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ty wiesz, dlaczego on do Ciebie wędruje? Bo dałeś najwięcej donatów z tego grona, znaczy najwięcej pieniążków wysłałeś na ten cel, czyli na TCA Airbus Pack Edition, który mamy tutaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam Was mega, mega serdecznie, bo dzięki Wam dzisiaj ten kanał może właśnie robić takie rzeczy, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Piękna, fajna, ładna, chińska rzecz od Trustmastera, który niestety bardzo mało tego produkuje, mam wrażenie, bo dostępność w sklepach jest tak ograniczona, że sam sobie współczułem, czekając na to wszystko, jak już wszyscy się tym fajnie bawili. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam Was, liczcie na recenzję jak najszybciej, ale nie obiecuję, kiedy się pojawi. To był taki unboxing specjalnie dla Was, obiecany, recenzja pojawi się dodatkowo. Mi się już podoba, dzisiaj na streamie będzie halo, testowane, ale fajnie. Cześć, trzymajcie się, hej.